Okej. Trzy, dwa, jeden. Nie chcę być na okładkach wymuskana i gładka. Chcę mieć portret prawdziwy na płótnie. Na fotosach złe światło pada nudno i gładko. Chcę mieć portret. Zakochał się w niej już król Stanisław August i przywiózł ją do Polski. O kim mówię? Zobaczcie sami. Maria Niklińska, zapraszam Was do Zamku Królewskiego w Warszawie. Dawid, Ty przypłynąłeś do nas z Holandii, można by powiedzieć, bo studiujesz na tamtejszym ASP, Akademii Sztuk Pięknych, czyli... Rietveld Academy. No właśnie, a mnie ciekawi, czy Rembrandt dla współczesnego młodego człowieka i artysty jest wciąż ciekawy? Zakakująco tak. Myślę, że Rembrandt jest wciąż obecny w masowej świadomości młodych twórców i osób mieszkających w Holandii. Rijksmuseum, czyli muzeum, które w swojej kolekcji posiada wiele prac starych holenderskich twórców, zorganizowało taką akcję, w której zapytano młodych artystów o stworzenie dzieł inspirowanych pracami Rembrandta. Nadesłano... I akcja okazała się sukcesem? Jak najbardziej. Nadesłano kilkaset prac, które, tak jak dzieła Rembrandta, były na pograniczu różnych mediów. Mówimy dużo o łączeniu różnych sztuk. Ja pamiętam, że powiedziałaś mi kiedyś, że Twoim zdaniem, gdyby Rembrandt żył dzisiaj, to byłby fotografem. Dlaczego tak uważasz? Przede wszystkim myślę tak ze względu na grę światłocienia, która jest obecna w jego obrazach. Również tematyka jego dzieł, czyli przedstawianie sytuacji dnia codziennego, wskazuje na to, że Rembrandt mógłby być fotografem w dniach dzisiejszych. A powiedz mi jeszcze, co Twoim zdaniem było tak naprawdę najbardziej rewolucyjne i nowatorskie? Rembrandt był zainteresowany intensyfikacją doznań odbiorcy, czyli to, co widzimy w dziewczynie w ramie obrazu, dokładnie, która wychodzi i jest, w ogóle dla mnie jest niesamowita ta trójwymiarowość. Dokładnie. I tutaj dochodzi jakby do obcięcia tego dystansu pomiędzy twórcą a odbiorcą. Ona wydaje się przybierać taką formę trójwymiarową. Żywą. Dokładnie. Trójwymiarową, która była, czyli to, i to było bardzo nowatorskie na tamte czasy. Jak najbardziej, czyli obcięcie tego statycznego podejścia do modeli. Brak czwartej ściany. Dokładnie. Te portrety wcześniejsze były przedstawione bardzo statycznie, one były bardzo ustawione. Natomiast Rembrandt starał się zamrażać moment, bez a nie postać. Bez Photoshopa. To jest ciekawe pytanie, czy Rembrandt użyłby Photoshopu, gdyby żył dzisiaj. Rembrandt jest przykładem artysty, który osiągnął sukces w wieku 30 kilku lat, po czym umarł w biedzie, w zapomnieniu. Przywrócona została jego pamięć już ileś lat po śmierci. Powiedz mi, co dla Ciebie, dla młodego artysty jest najbardziej inspirujące w takich kolejach losu, pełnych wzlotów i upadków? Zgadza się, bo życie artysty to fala. Czasami jesteś w górę, czasami na dole. Natomiast co dla mnie jest ważne i wypływa z twórczości Rembrandta, to też szczerość. Pomimo tego, że czasy się zmieniły, on nie podążał za kanonem. Na początku odrzucał ten utarty kanon przedstawiania piękna. Przedstawiał rzeczywistość taką, jaka była. I myślę, że to jest bardzo mocnym elementem jego twórczości.